Wkrótce minie kolejna rocznica inwazji Rosji na Ukrainę. Według danych ONZ od początku wojny zostało poszkodowanych ponad 27 tysięcy osób cywilnych. W sumie na całym świecie zarejestrowano prawie 6,5 miliona uchodźców wojennych z Ukrainy. Część z nich trafiła do Polski. A w najbliższej środę z pod kościołami przeprowadzi zbiórkę pieniędzy na sieroty wojenne. W środę popielcową w całej Polsce będzie zbiórka przykościelna na rzecz pomocy dzieciom wojny w Ukrainie. Uwrażliwiamy wszystkich, że ta zbiórka będzie dotyczyła tematycznie sierot, sierot wojennych. Dlatego, że w Ukrainie słyszymy i widzimy, że takich dzieci jest coraz więcej. Szczególnie potrzebujące pomocy, bo to jest też pomoc rzeczowa i żywnościowa i edukacyjna każda. My tutaj również mamy w placówce swojej w Olsztynie, koło Częstochowy 74 dzieci. Które są już u nas dwa lata, dlatego też uwrażliwiamy, że, żeby nie myśleć krytycznie, żeby zaakceptować całą sytuację, apelu i prośby o pomoc, że, żeby czasami jakby w tych emocjach nie zagubić sensu też i pomagania, i, i sensu tego, co jest związane z, z wrażliwością na, na ból i cierpienie dzieci.